Rozdział 11. Laodycea jest bez zarzutu. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca, i śpiewali nową pieśń przed tronem. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. W poprzednim rozdziale dotyczącym 7 rozdziału objawienia widzieliśmy pierwszy z dwóch fragmentów Nowego Testamentu wprowadzający 144 tysiące. Widzieliśmy, że objawienie rozdział 7 przedstawia 144 tysiące w kontekście pytania, kto się ostoi w czasie wielkiego ucisku, który poprzedzi drugie przyjście Chrystusa w całej Jego chwale. Objawienie rozdział 14 wprowadza drugi fragment o 144 tysiącach, opisujący ich duchowe kwalifikacje. Przedstawia tam nienaganną grupę w kontekście trójanielskiego poselstwa, głoszącą poselstwo Chrystus Sprawiedliwość Nasza. Jest to głoszenie i przyjęcie tego poselstwa, usprawiedliwienia przez wiarę, które utworzy grupę 144 tysięcy. Tak więc trójanielskie poselstwo można zapisać jako poselstwo pieczętowania. Przygotuje ono lud na ostatnie dni i drugie przyjście Jezusa. Poselstwo trzech aniołów jest również ostatecznym wezwaniem do zgubionego świata, by przyjąć Jezusa jako jedyną nadzieję zbawienia. Zapamiętajmy, jak rozpoczyna się 14 rozdział objawienia. I widziałem, a oto... Pamiętajmy, że w 7 rozdziale Jan wprowadza 144 tysiące, gdy są oni rozproszeni po ziemi. Nie widzi ich zgromadzonych razem w niebie. Objawienie w rozdziale 14 przedstawia 144 tysiące po wstąpieniu do nieba. Widać to wyraźnie z wyrażenia: baranek jest na górze Syjon, a 144 tysiące wokół niego. Znowu jest tu wzmianka o tym, że 144 tysiące są zapieczętowane, że mają imię Boga wypisane na swoich czołach. Objawienie, rozdział 14, przeciwstawia pieczęć Bożą znakowi bestii. Obie grupy, naśladowcy szatana i lud Boży, otrzymali pieczęć, znak na czołach, albo pieczęć Bożą, albo znak bestii. Gdy poselstwo trójanielskie jest głoszone całemu światu, na świadectwo, gdy odwołuje się do tematu Chrystus, nasza sprawiedliwość, wtedy cała ludzkość dzieli się na dwie grupy. Nikt nie będzie mógł ujść. Chrystus kiedyś powiedział: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Będą wtedy tylko wierzący albo niewierzący. Ci, którzy przyjęli sprawiedliwość Chrystusa, zgromadzili się wokół Jego krzyża. Mogą więc powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ci z grupy szatana krzyczą: ukrzyżuj go. Objawienie w rozdziale 7, a także w 14 daje opis 144 tysięcy jako wielkiej rzeszy. Po zobaczeniu 144 tysięcy stojących z barankiem na górze Syjon, Jan mówi: i usłyszałem głos z nieba, jakoby szum wielu wód, jakoby łoskot potężnego grzmotu. Greckie słowa tłumaczone jako wiele wód faktycznie oznaczają gwałtowne wody. W Afryce są błyskawiczne powodzie. Straszliwe deszcze powodują, że woda w krótkim czasie przybiera i wiele dróg jest nieprzejezdnych. Gdy przychodzą te błyskawiczne powodzie, odgłosy wody są przerażające. Wszędzie słychać straszliwy szum. Tak Jan opisuje głos 144 tysięcy. Słyszał on głos ogromnej rzeszy niezliczonego ludu i głos podobny do strasznej powodzi.
Ten wiersz nie odnosi się do wszystkich zbawionych, ale do 144 tysięcy, dlatego że wiersz trzeci mówi o pieśni, którą mogli śpiewać tylko ci ze 144 tysięcy. Dlaczego tylko 144 tysiące może śpiewać? Gdyż jest to pieśń ich doświadczenia, całkowitego zaufania Jezusowi i Jego sprawiedliwości. Wiersze 4 i 5 opisują duchową charakterystykę 144 tysięcy. Są duchowo czyści, nie mogą być skalani z niewiastami. Jest przeciwieństwo między tą grupą a wrogami bożymi, którzy są w Babilonie, matce wszetecznic. Babilon charakteryzuje się własnym ja. Nebukadnezar wynosił się mówiąc: czy to nie jest wielki Babilon, który zbudowałem? I odwrotnie, 144 tysiące straciło zaufanie do ciała, radują się w Chrystusie. Wiersz 4 mówi, że 144 tysiące są pannami. Pewien członek kościoła przyszedł do mnie mówiąc: wiesz, że żonaty nie może należeć do 144 tysięcy, bo Biblia mówi, że muszą być pannami? Jest to problem z interpretacją dosłowną. Zawsze musimy pamiętać, że objawienie jest napisane z zastosowaniem pojęć symbolicznych. 144 tysiące są pannami w tym samym znaczeniu, o którym mówi Paweł, gdy pisze do chrześcijan z Koryntu: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Pisze dalej: obawiam się jednak, ażeby myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Innymi słowy, Paweł mówi: pragnę, byście byli zupełnie utwierdzeni w sprawiedliwość, która jest w Chrystusie. Chcę przedstawić was Chrystusowi jako pannę, nie ufającą sobie, ale obawiam się, byście zbyt łatwo nie odeszli od Ewangelii. Tak więc, gdy Jan mówi, że 144 tysiące są pannami i nie mogły się skalać z niewiastami, mówi tym samym, że nie są dłużej skalane swoim ja, ani żadnym ludzkim substytutem mającym zastąpić czystą sprawiedliwość Chrystusa. Spoczywają w Nim jak w swoim Zbawicielu, ich jedynej nadziei. Jan mówi również, że 144 tysiące podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Termin baranek odnosi się do Chrystusa jako ofiary. Jezus powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Naśladujący baranka mają swój dział w jego krzyżu, dokądkolwiek idzie. Krzyż to nie kawałek drewna, na którym Chrystus umarł. To jest prawda o Bożym wyroku wobec ciała i ludzkiej natury. Jest symbolem śmierci własnego ja. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. W każdym wierzącym są dwie natury walczące o panowanie. Jest tutaj ciało, nasze naturalne, grzeszne życie. Jest tu i duch. To jest Boża natura, której nowonarodzony wierzący stał się uczestnikiem. Są to dwie natury, które nigdy nie będą ze sobą w pokoju. Nigdy nie dojdzie między nimi do partnerstwa albo do małżeństwa. Gdy próbujemy połączyć je razem, dokonujemy duchowego cudzołóstwa. Ciało i duch są wobec siebie nieprzejednanymi wrogami. Co ciało widzi, to pragnie. Centrum ciała to własne ja. Ciało wszystkiego pożąda. Musimy zrozumieć, że nasza grzeszna, ludzka natura nigdy nie będzie usatysfakcjonowana, póki nie zajmie miejsca Boga. Gdyby Bóg nie wprowadził ograniczenia dla ciała, skończyłoby się to wyzbyciem wszystkiego, co stałoby na drodze, gdyż ostatecznym celem jest zajęcie miejsca Boga. Wszystko to objawił krzyż Golgoty. Objawił, że grzech, gdyby dać mu wolność, doprowadził do ukrzyżowania samego Boga. Oto dlaczego nie możemy lekko potraktować grzechu. Grzech to daleko więcej niż tylko złamanie prawa albo uczynienie czegoś złego. Grzech
z natury zajmuje miejsce Boga. Grzech stwierdza: ja, a nie Chrystus. Gdy Duch Święty mówi nie dla ciała, wtedy ciało nie jest zadowolone. Przez całe swoje życie na ziemi, od narodzenia do śmierci, Jezus stawiał na piedestale zasadę: nie moja wola, ale Boże, Twoja niech się stanie. Ciało cierpiało, a wola Boża była dokonywana w nim. W 14 rozdziale objawienia widzimy grupę ludzi, 144 tysiące, którzy pragną być tam i cierpieć jak Chrystus. 144 tysiące są opisane jako ci, którzy zostali wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Pierwsze znaczenie terminu, pierwsze owoce, jest to, że nastał czas żniw. W tym samym rozdziale po trójanielskim poselstwie pozostało 144 tysiące. Jan widzi scenę żniw. Chrystus usiadł na obłoku trzymając ostry sierp. Anioł wychodzi ze świątyni w niebie i woła: zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. Te 144 tysiące jako pierwsze owoce są znakiem, że żniwo nastało. Pierwsze owoce symbolizują również owoc ziemi albo ziarno, które dojrzało najpierw i osiągnęło dojrzałość, zanim dojrzała reszta. Te 144 tysiące to ostatnie pokolenie w tym czasie. Najwcześniej dojrzali duchowo w Chrystusie. Wszyscy wierzący urosną duchowo i dojrzeją w niebie, ale 144 tysiące osiągną duchową dojrzałość tutaj na ziemi przed przyjściem Chrystusa. W Biblii słowo doskonały często tłumaczone jest z oryginalnego słowa oznaczającego dojrzały. Jezus przeciwstawia egocentryczną miłość człowieka miłości Bożej agape. Mówi on: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Taki rodzaj miłości był popularyzowany przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jezus jednak przedstawia wyższy standard miłości. Ale ja mówię wam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, a módlcie się za tymi, którzy was prześladują. Kończy takimi słowami: bądźcie wy tedy doskonali, dojrzali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Miłować bezwarunkowo, miłować tych, którzy nie wzbudzają miłości, to duchowa doskonałość, duchowa dojrzałość. Taka jest Boża miłość, bezwarunkowa. Taka jest miłość Jezusa wobec znęcających się nad Nim. Gdy przeklinali Go na krzyżu, On modlił się o przebaczenie dla nich. Pokazywał im taką miłość, a oni Go nienawidzili. Miłując tak, jak On miłował, jesteśmy jedno z Nim. Chrystus powiedział, że musimy być doskonali albo dojrzali, jak Jego Ojciec niebiański doskonały jest. Oznacza to, że mamy miłować bezwarunkowo, spontanicznie, obojętnie czy obiekt miłości jest tego godzien, czy nie. Mamy miłować innych, jak Bóg umiłował nas. 144 tysiące będą w pełni odbijać bezwarunkową miłość Bożą. Jest to doskonałość duchowa, dojrzałość, miłość będąca wypełnieniem zakonu. Taki jest sens wypowiedzi Jezusa: tu są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Musimy jasno zrozumieć, co Jezus mówił o naszym przestrzeganiu przykazań. Czy mówi to o literze, czy o duchu? Żydzi byli ekspertami w przestrzeganiu litery zakonu. Takich jest wielu wśród adwentystów, ale jak widzi to Chrystus. Litera zakonu jest ważna, ale ważniejszy jest duch zakonu. Możemy zachować literę zakonu i być całkowicie poza zgodnością z duchem, intencją zakonu. Ale jeśli jesteśmy w zgodzie z duchem zakonu, będziemy w zgodzie z jego literą. Tak więc, gdy 144 tysiące są nazwane pierwszym owocem odkupionych, oznacza to, że po pierwsze są pierwsi
osiągnięciu pełnej duchowej dojrzałości, po drugie są znakiem, że nastało żniwo ziemi, po trzecie są prototypem doskonałości, jaką osiągną inni. Te 144 tysiące okazują pełną moc Ewangelii jeszcze za życia na tej ziemi. W niebie wszyscy wierzący, wszyscy zbawieni będą odzwierciedlać charakter Chrystusa, ale nie wszyscy osiągną taką dojrzałość, żyjąc tu na ziemi. Fakt, że 144 tysiące dokonało tego, jest wielkim dowodem mocy Ewangelii nad grzechem i nad samym sobą. W dalszym opisie 144 tysięcy Jan mówi: w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Piotr używa tego samego wyrażenia w opisie zachowania się Chrystusa na krzyżu. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład. Nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Chrystus cierpiał po to, byśmy byli zbawieni. Mamy również cierpieć, aby On był uwielbiony. Oto, czego pragną 144 tysiące. Czy będą prześladowani w tym wielkim ucisku? Czy będą się nad nimi znęcać? Czy będą lżeni? Czy będą cierpieli? Tak, znajdą się w obliczu takich sytuacji. Jaka będzie ich reakcja? Taka jak Chrystusa. Zachowają spokój, nie cofną się wcale. W ich ustach nie będzie zdrady. Jest to siła i owoc Ewangelii. Wielki test, jaki przyjdzie na nas w czasie wielkiego ucisku, jest tuż. Czy potrafimy powiedzieć: żegnaj naszemu zbawieniu i niebu po to, by Chrystus mógł być uwielbiony w nas? To chce On osiągnąć w nas. Czy pragniemy tak zwyciężyć, jak On zwyciężył? To jest ten test. Znam dwie indywidualności, które odniosły w nim sukces i wierzę, że będą miały przywilej należenia do 144 tysięcy. Jeden z nich to Mojżesz, który pragnął być wymazany z Bożej Księgi Życia za buntowników izraelskich, który przetrwał ten dany mu przez Boga czas. Drugi, Paweł, który wolał być przeklęty i stracić życie wieczne, byle ratować swoich należących do Żydów. Czy Ewangelia może ukształtować takich ludzi? Nie tylko jednego albo dwóch, ale cały Kościół takich ludzi, którzy oświecą ziemię chwałą Bożą. Tak. Trójanielskie poselstwo, reprezentujące prawdę usprawiedliwienia przez wiarę, tego właśnie dokona. Jest tylko jedna rzecz, która może sprawić, że zdołamy przejść takie doświadczenia, a mianowicie wyraźne zrozumienie sprawiedliwości Chrystusa i odpowiedź serca na to poselstwo. Na koniec Jan mówi, że 144 tysiące są bez skazy. W 7 rozdziale i wierszu 14 Księgi Objawienia napisał: wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Teraz są bez skazy. Stoją w doskonałej sprawiedliwości Jezusa, udzielonej im przez wiarę. Zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa. Mamy tutaj obraz 144 tysięcy oczyszczonych, całkowicie odbijających charakter Chrystusa. Są to ludzie bez zmazy i bez skazy. Jak to możliwe? Czy stanie się to na skutek nowych programów, jakiegoś szczególnego mobilizowania? Może dzięki sprawnej administracji? Nie. Stanie się to dzięki głoszonej Ewangelii i sprawiedliwości Chrystusa, jaka jest przedstawiona w poselstwie trzech aniołów, oraz na skutek naszej odpowiedzi na to poselstwo wiary. Tylko Chrystus i Jego sprawiedliwość jest taką prawdą, która może uformować takich ludzi. Bóg ma wielki plan dla Laodycei, tego ostatniego pokolenia chrześcijan. Proklamacja trójanielskiego poselstwa to jedyne działanie na rzecz w urzeczywistnieniu tego planu. Efektem będzie obecność ludu, który będzie mógł się ostać w wielkim ucisku przy drugim przyjściu Chrystusa. Pamiętaj, że w Jego boskości jest ogień pożerający. Kto nie jest okryty Jego sprawiedliwością, zostanie pochłonięty przy drugim przyjściu.
ale 144 tysiące ostoją się w tej pochłaniającej chwale, nie dlatego, że są dobrzy, ale dlatego, że są ubrani w białą szatę, sprawiedliwość Chrystusa. Z radością zawołają: oto nasz Bóg i Zbawiciel. Cierpliwie na Niego oczekiwaliśmy i oto jest. A Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.